Pani Maju, a czy my zobaczymy Panią na przykład niebawem w Telewizji Polskiej, bo teraz sporo zmian się szykuje? Jeśli będą zmiany, to może tak, ale myślę, że to jest jeszcze długa sprawa. Trzeba, no, to jest tak jak się zasieje jakieś ziarno, to potem bardzo ciężko, trzeba wyplenić wszystkie chwasty po prostu. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie tęsknię za TVP, nie oglądam, nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, jakie są programy, oprócz tego, że znajomi mi przekazują, ci, którzy tam występują. Nie mam pojęcia, nie tęsknię za telewizją. Na razie występuję w innych telewizjach i z tym mi jest dobrze. Jasne, rozumiem, chociaż to takie dosyć szczere wyznanie, no bo przecież mimo wszystko była Pani trochę związana z TVP. Nie byłam nigdy związana żadnym kontraktem, nigdy nie byłam na etacie, nigdy nie pracowałam w telewizji, nigdy nie miałam jakiegoś programu, który bym prowadziła, którego byłabym twarzą, więc nie można powiedzieć o związaniu się z telewizją. Tak samo inni artyści mogli być związani z telewizją. Dla mnie związanie z telewizją to jest jednak etat i prowadzenie jakiegoś flagowego programu po prostu. Ale na przykład na ten moment są jakieś propozycje? Nie, no gdzie? Nie ma i nie będzie jeszcze długo, ale tak jak mówię, no zobaczymy, co czas pokaże. Przede wszystkim ja się bardziej martwię o to, co się dzieje nie w show biznesie, tylko w polityce. Hello! Właśnie. Dzisiaj bardzo ważny wieczór. No właśnie, nie wiem co, ale myślę, że tak czy owak trzeba mieć nadzieję i cierpliwość dużą i żeby cokolwiek się zmieniło, musimy zacząć od siebie, no, od ludzi, jacy my jesteśmy, w co wierzymy, jakiej rzeczywistości chcemy wokół siebie. Ale już ta zmiana, mam wrażenie, troszeczkę została pokazana, że ludzie chcą tej zmiany do 15 października i jednak poszliśmy tłumnie na wybory. Frekwencja była znakomita i też chyba wszyscy pokazali, że są znudzeni tym rządem i tym, co się dzieje w Polsce. Więc teraz trzeba po prostu pójść za głosem ludu tak zwanego, a nie uparcie trzymać się stołków. Nie wiem, denerwuję się trochę, bo wiem, że polityka rządzi się zupełnie innymi prawami. Ja wolę pisać piosenki, bo to jest dla mnie proste. Siadam do fortepianu i wymyślam melodię, wymyślam słowa, a na polityce się nie znam. Jak to funkcjonuje, jak oni liczą, jak dodają, że wychodzi im tak, a nie inaczej. Nie mam pojęcia. Właśnie, bo było dosyć głośno o tych takich wysokich zarobkach, na przykład właśnie w TVP. No ostatnio przeczytałam na ten temat. Tak jak mówię, no ja nie zaglądam do niczyjego portfela, ale uważam, że jest to nieprzyzwoite, żeby zarabiać na przykład za czytanie wiadomości, albo za podawanie nieprawdziwych wiadomości, albo za manipulowanie wiadomościami, żeby zarabiać takie kwoty, które można po prostu wydać fajnie. No. To samo jest z milionami, które niepotrzebnie po prostu, bo już teraz wiemy i mogę to powiedzieć jako obywatel, bo nie jestem tutaj żadnym krytykiem rzeczywistości, tylko jako obywatel zatroskany, jeśli widzimy cyfry, które zostały wydane na referendum, zupełnie niepotrzebne, miliony, ciężkie miliony, które mogłyby pomóc wielu rodzinom. To jest dla mnie zawsze problem, kiedy widzę rodziców, rodziny, którzy błagają o wpłatę pieniędzy na operacje dzieci. Tych próśb codziennie dostajemy my wszyscy, którzy no, mogą to udostępnić dalej. Jest tego strasznie dużo i wystarczyłoby, żeby ktoś na górze powiedział, dobra, dzisiaj robimy dobry uczynek i zamiast na kampanię, która nic nie dała, tak naprawdę, pomagamy przynajmniej dwóm rodzinom albo dwójce dzieci.
Nie rozumiem, dlaczego się tak marnuje publiczne pieniądze, nasze pieniądze, bo to są nasze pieniądze, pieniądze podatników.